przypominać historii związanej z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, dlatego że tą historię Państwo znacie i o tej historii będziecie dzisiaj wszędzie słyszeć. Ja bardzo chciałabym podzielić się z Wami kilkoma słowami i mam nadzieję, że te słowa zabierzecie ze sobą w Waszych sercach, do Waszych domów i że się nad nimi również pochylicie. Ksiądz dzisiaj na kazaniu mówił o dwóch nurtach, a ja powiem o słowie podwójne. Dualizm, dystomia, dwa bieguny, dwie skrajności. Można by wymieniać tak naprawdę w nieskończoność synonimy słowa podwójne. Spójrzcie na siebie. Każdy z nas pod względem fizycznym jest osobą dualną. Mamy dwie ręce, dwie nogi, parę oczu i uszu. Podzieleni jesteśmy na dwie połówki, które nie mogą funkcjonować samodzielnie i tworzą wspólnie idealną całość. Jako ludzie jesteśmy również podwójni. W kontekście niefizycznym posiadamy własne poglądy, systemy wartości, które zmieniają się niejednokrotnie w ciągu naszego życia. Najczęściej pod wpływem trudnych, kryzysowych sytuacji lub poznania nowych, szerszych perspektyw, które wymuszają na nas zmianę sposobu myślenia, działania czy do funkcjonowania. Ostatnio Martyna Wojciechowska napisała w mediach społecznościowych: jest nas na świecie 8 miliardów. Dlatego nie sądźmy, że nasz punkt widzenia, nasze wyznanie, sposób budowania relacji, a nawet kanon piękna są lub powinny być jedynie słuszne. Dualizm pojawia się wszędzie, w każdej dziedzinie naszego życia, równie mocno w polityce naszego państwa. Ostatnio często mówimy o dwóch narodach, dwóch odrębnych wizjach naszego państwa, ale czy tak nie było zawsze? Czy nie jest to wyłącznie obraz dzisiejszej sytuacji? Pozwólcie, że przypomnę. W czasach zaborów jedni spośród szlachty konspirowali i rzucali się do walki w powstaniach, by zginąć na polu bitwy lub szubienicy, lub skończyć na zesłaniu. Podczas gdy inni wybierali polityczne, biurokratyczne lub wojskowe kariery w strukturach zaborców. Zdarzało się też, że ten sam człowiek wybierał w jednym okresie swojego życia jedną, a w innym drugą drogę, jak dowodzi przykład chociażby Romualda Traugutta. Jedni chłopi donosili zaborcom na powstańców, inni zgłaszali się ochotniczo do służby w powstańczych rozdziałach. W czasach PRL-u jedni spośród inteligencji, robotników i chłopów wstępowali do partii i pozostawali jej wierni aż do niesławnego końca, podczas gdy inni ryzykowali własne kariery i dobrobyt swoich rodzin, by działać w podziemiu. W latach 90. dominował podział postkomunistyczny. Jeden jego kraniec był mocno zdominowany jako syndrom Polaka katolika, wierzącego, nacjonalistycznego i antykomunistycznego. Drugi zaś raczej przez negację tego syndromu niż poprzez jasne określone wartości. Podział postkomunistyczny zastąpiło kolejne określenie Polski podzielonej na Polskę liberalną i Polskę solidarną. Tą pierwszą charakteryzowały postawy indywidualistyczne, poparcie dla gospodarki rynkowej, otwarcie na Europę i świat. Tę drugą postawy kolektywistyczne, poparcie dla redystrybucji dochodu narodowego przez politykę społeczną i spora doza eurosceptyzmu. Pozwólcie Państwo, że nie będę rozwijać kwestii podziałów politycznych w odniesieniu do interesów osobistych, poszczególnych partii politycznych, rządów czy jakichkolwiek innych decydentów. Chciałabym, abyśmy jedynie uświadomili sobie, że ten dualizm, ta dychtomia jest nam absolutnie naturalna, odwieczna i zawsze będzie istniała w każdej przestrzeni naszego życia. Chciałabym, abyśmy poszukali odpowiedzi na pytanie, jak pomimo tej dwubiegunowości zrozumieć siebie, zrozumieć innych i wspólnie budować dobrą przyszłość. Pamiętając, że nie jesteśmy wyłącznie nieskazitelnie biali, a zazwyczaj biało-czarni, a nawet posiadamy wszelkie odcienie szarości.
Dlatego tworzymy świat, który nie jest idealny. Tak jak my, go tworzący, idealni nie jesteśmy. Odpowiedź, jaka nasuwa się mi w odniesieniu do tego pytania, to jedno słowo. Szacunek. Szacunek dla siebie samego. Szacunek dla własnych słabości, ale też dla umiejętności. Szacunek dla innych. Szacunek dla drugiego człowieka. Dla jego odmienności. Co nie musi oznaczać zgody na wszystko i na wszystkich, a wyłącznie na oddaniu prawa do posiadania innego zdania i wyznawania innych wartości. Szacunek dla autorytetów, ale mając świadomość, że nawet autorytety popełniają błędy, mają swoje słabości lub postępują inaczej, niż byśmy się tego po nich spodziewali. Dzięki temu, że w różny sposób postrzegamy świat, że cenimy sobie różne rzeczy, możemy się rozwijać. Możemy rozwijać świat dookoła nas, poszerzać horyzonty tego świata, świata zewnętrznego, ale też tego wewnętrznego, inspirować się, podejmować działania, konfrontować swoje patrzenie na świat z patrzeniem innych ludzi. Pamiętając o tym, że to, w jaki sposób patrzymy na życie, wpływa wiele czynników, między innymi nasze najbliższe środowisko, nasza rodzina, nasi znajomi, a także doświadczenia życiowe, o których często wiemy tylko my sami. Jest takie przysłowie, które mówi, że w każdym człowieku mieszkają dwa wilki. Czarny ten zły i biały dobry. A na pytanie, który z nich w nas zwycięża, odpowiedź jest bardzo prosta. Ten, którego karmisz. Życzę nam wszystkim, abyśmy w każdej roli, jaką pełnimy w życiu, czy to będąc rodzicem, dzieckiem, przyjacielem, pracownikiem, szefem, politykiem, zawsze bardzo odpowiedzialnie podejmowali decyzje o karmieniu dobrego wilka. Abyśmy decydowali się dostrzegać w sobie, ale też w innych, dobrego wilka, który istnieje w każdym z nas. Pamiętając, że świat nie jest ani wyłącznie czarny, ani wyłącznie biały, posiada wiele odcieni szarości, podobnie jak my, którzy go tworzymy. Bo wyłącznie od nas zależy kształt świata wokół nas. Niech to będzie świat, niech to będzie naród, niech to będą pieszyce białych wilków. Z tymi słowami chciałabym Państwa zostawić na ten dzisiejszy dzień, na to dzisiejsze świętowanie i prosić o to, abyśmy z szacunkiem, z wyrozumiałością i z wielką miłością traktowali każdego, kogo spotykamy na swojej drodze, bo tylko w taki sposób zbudujemy dobry i piękny świat. Bardzo dziękuję.